Cześć kochani, witamy się z wami kolejnego dnia. Ja wczoraj miałam dla was zmontować pierwszą część vloga z Hiszpanii i zasnęłam z moim starszym synem, także nie wiem w końcu, czy będą dwie części, czy będzie jedna. No w każdym razie witam się z wami kolejnego dnia. Dzisiaj mamy taką wycieczkę do, uwaga, centrum handlowego. Jakże by mogło być inaczej? Ja, urodzona zakupowoliczka, muszę odwiedzić centrum handlowe o nazwie La Roca, ponieważ znajdują się tam naprawdę fajnych premium marek, także outlety. No i stwierdziłam, jak jesteśmy tak blisko, mam w sumie pierwszy raz okazję być w takim premium outlecie, to chciałabym zobaczyć, jak to wygląda. Miejsce, do którego jedziemy, nazywa się La Roca Village i to jest miejsce, które właśnie jest, jak sama nazwa wskazuje, na kształt takiej wioski. Wydaje mi się, że bardzo przyjemnie to wygląda. Mieliśmy jechać takim autobusem dedykowanym w to miejsce, ale słuchajcie, nie ma już biletów, ja nie wiedziałam, że to tak trzeba się szybko decydować. A wiecie, jak to jest z dziećmi, to nigdy nie wiadomo co, jak rano się potoczy i to ja zawetowałam kupno biletów. Niepotrzebnie, ale z drugiej strony dojedziemy tam po prostu zwykłą komunikacją, zwykłymi autobusami. Czy wszyscy są gotowi? Tak, jedziemy na zakupy! Korzystając z okazji, że do naszego autobusu mamy no około pół godziny, odwiedzamy pobliskiego Starbucksa. Widziałam u pani kubeczek i mówię, to na bank gdzieś tu musi być. I jest. Idziemy na kawę. Mój główny cel podróży, czyli Gucci. Dziecko na zakupy. Wymęczone. Znudzone. Byliśmy w outlecie Gucci'ego, ale mój wąż, i to nie ten, który idzie obok, a ten, którego trzymam w kieszeni, nie pozwala mi wydać tyle pieniędzy na szalik, którego de facto będę bała się nosić. Prawda? I za to byliśmy w Carlu. Idziemy jeszcze do innych sklepów i może odwiedzę jeszcze Corsa i coś tam sobie zobaczę. Ja nie zdecydowałam się finalnie na nic z Gucci'ego, ale wyjadę z torebką z Corsa. Aktualnie jesteśmy w Bosie. Jadę na górę, na dział damski. Dział damski, bo jedzie z powrotem. Mieliśmy mały wypadek. Na całe szczęście mama ma ze sobą oktanisep i plasterki, już sytuacja opanowana. A tu słuchajcie, na obiad zamówiliśmy pierogi, jakby ktoś nie wierzył, czy naprawdę nam smakowały, to uwaga, po raz trzeci jemy to samo. Żartowałam, nie po raz trzeci, po raz drugi. Nie, czy po raz trzeci? Po raz drugi. Już nawet nie wiem, który raz, ale kolejny raz jemy pierogi. To jest nasz stały zestaw, tutaj takie bardziej chrupiące. I tu jakieś inne, już nawet nie pamiętam, które zamówiłam. Teraz zrobimy krótki i szybki haul zakupowy, przegląd tego, co przywieźliśmy z outletu La Roca. Po pierwsze, kupiłam sobie torbę z Corsa. Przyznam się szczerze, że upatrzoną już w Polsce miałam inną, ale była po prostu za duża i nie zmieściłaby się na mnie bagażu. Już teraz mieliśmy 5 kg za duży bagaż, więc chociaż część rzeczy wiadomo nam odejdzie, to i tak uznałam, że jest po prostu to za duże. Mam jedną torbę z Corsa, którą uwielbiam, jest fantastyczna, to jest moja w sumie pierwsza markowa torba, mam ją do dziś, taką niebieską, na pewno ją kojarzycie, czy tutaj z YouTube'a, czy z Instagrama, jest absolutnie sztosowa. Zapakowana jest, dostałam nówkę, sztukę, zobaczcie, tutaj jest mnóstwo rzeczy, muszę ją odwinąć. Jak widzicie, towarzyszycie mi w
prawdziwym unboxingu. Otwieram ją od zera. Klasyczna czarna torba kuferkowa. Myślę, że przyda mi się na wiele okazji, ale moim docelowym takim potrzebą była torba na co dzień. Myślę, że ta spisze się znakomicie. Dalej zrobiliśmy zakupy w Karlu Lagerfeldzie. To jest jeden z ulubionych sklepów Rafała. Ja muszę przyznać, że dopiero się do niego zaczęłam przekonywać. Jestem potargana, Jezu. Dopiero zaczęłam się do niego przekonywać, ale naprawdę te rzeczy mi się dzisiaj spodobały. Nie będę napoczynała mężowych, tutaj jest jego koszulka. Tutaj wybrał sobie taką bluzę z takim motywem galaktycznym. I słuchajcie, ta bluza kosztowała 83 euro, także jak na Karla uważamy, że to jest naprawdę dobra cena, tak? Tak uważamy, mąż kiwa głową. A ja sobie wzięłam jeszcze dwie koszulki. Pierwsza w takim mało standardowym i mało moim kolorze. W sumie trudno mi ocenić, czy to jest fioletowy, czy granatowy. Natomiast tutaj ma takie metaliczne, połyskujące logo. Zobaczcie. Bardzo fajnie to wygląda. A to druga, biała, też z taką mapą nieba. Mówię przez nos, słyszysz? Mam nadzieję, że to nie jest zwiastun choroby. I słuchajcie, rzutem na taśmę. Już jak wychodziliśmy, kupiłam sobie ugi. Oglądałam je w Polsce, ale były w okolicach 1000 zł. Uznam, że nie dam tyle pieniędzy za buty, a tutaj dałam za nie połowę. Także, no same rozumiecie, jeżeli polowałam na te buty, nie mogłam się oprzeć. Rozważam opcję emu, ale no jakoś, nie wiem, bardzo jarają mnie te ugi i po prostu chciałam je mieć. Zdecydowałam się na taki klasyczny model, kolor, ale z takim ekspresowym wykończeniem. Wydaje mi się, że daje to takiej oryginalności tym butom. Rafał się uśmiecha, bo jemu się te buty kompletnie nie podobają. A ja już od chyba dwóch sezonów bardzo chciałam je mieć, także mamy ugi! Co pijesz? Kakao, zrobimy zdrówko? Zdrówko! No masz dużo. Witamy się z Wami kolejnego dnia. Dzisiaj zaczynamy dzień od kawy tuż w okolicy Sagrady Familii. Znowu tutaj wróciliśmy, żeby jeszcze raz zobaczyć ten obiekt, bo bardzo nam się spodobał. Mała przerwa na kawę. Generalnie naszym dzisiejszym docelowym punktem są ogrody, właśnie Park Güell, czyli to miejsce, które ostatnio dotarliśmy, ale nie okazało się, że potrzebne są bilety, których nie mogliśmy kupić na miejscu, bo wszystkie były wykupione. Także to jest nasze miejsce docelowe, a po południu w sumie nadal nie wiemy do końca, czy wybierzemy się na targ, czy może jednak na plażę. Zobaczymy, gdzie tam nas dzisiaj uniesie. Generalnie wszystkie te punkty, które chcieliśmy zobaczyć, to już zobaczyliśmy. Tak naprawdę nie ma nic więcej, co moglibyśmy chcieć tutaj oglądać, choć oczywiście jest bardzo dużo miejsc, no ale wiecie, my z dziećmi też niektóre z góry odrzucaliśmy, takie jak na przykład muzea. Rafał mówi, że no Picassa chciałby zobaczyć, ale no nie z naszymi dziećmi, umówmy się. Śniadanie z naszymi dziećmi to jest wyzwanie, a co dopiero muzeum. Udało nam się dotrzeć do wejścia do Parku Güell. Tym razem podjechaliśmy autobusem linii, to było V19, uważaj, bo to jest ten V19. I jesteśmy z nieco innej strony, także bardzo fajnie zobaczymy ten park z różnych stron. Ciekawe, czy w ogóle uda nam się go obejść całego, bo naprawdę jest ogromny. Felek już się obudził, ale Leon jest cały czas bez drzemki, także liczymy, że może któreś dziecko chociaż troszkę zaśnie, żebyśmy mogli, wiecie, tak mieć chociaż połowicznie spokoju. Jednak podróżowanie z dziećmi jest nieco bardziej wymagające i takie, no inne, po prostu jest inne. Nie oceniam go w skali lepszości czy gorszości, po prostu jest inne. Trzeba się przygotować na pewnego rodzaju wolniejsze aspekty podróżowania, czy jakieś udogodnienia, czy przerwy. Trzeba, nie wolno mieć zaplanowanych za dużo atrakcji, bo to po prostu wtedy się nie uda. Teraz jesteśmy od takiej strony, gdzie mogliśmy zobaczyć całą panoramę Barcelony.
Podróżuj z Martą i Rafałem. Nigdy nie uwierzycie, ale nie wejdziemy do parku Güell, chociaż jesteśmy tutaj po raz drugi, bo okazuje się, że kupiliśmy bilety nie do parku Güell, a do pałacu Güell i to są zupełnie różne miejsca. Rafał, chciałbyś coś powiedzieć? Ale tą Hiszpanię po prostu. Rafał kupił złe bilety, no. Wszystko źle. No ale Pałac Güell, Park Güell to są jednak dwa różne miejsca, no i chcąc, nie chcąc, pan nas nie wpuści na te bilety do pałacu, do parku, także... Idziemy do tego pałacu w takim razie? Nie dojedziemy tam poza tym, bo to jest na La Rambli, a my jesteśmy w zupełnie innej części... Barcelony. Patrzę jeszcze, czy jest jakaś inna opcja, ale najbliższa jest na piątek, no i niestety. Nie wejdziemy do Parku Güell. A szkoda, bo to jest akurat to jedno z tych miejsc topowych. Jest na jutro z przewodnikiem, jak wziął przez Katie Organ. Przecież patrzyłam przed chwilą i nie było. A nie było w parku? Podobało ci się? Fajna rozrywka. Słuchajcie, finalnie jesteśmy już tacy zmęczeni tymi podróżami ciągle autobusem, że wsiedliśmy po prostu w taksówkę i jedziemy do, na Plac Kataloński i stamtąd sobie ruszymy spacerkiem między innymi obydwa wózki, obydwa wózki. Między innymi na obiad i na targ wrócimy kupić jakieś przekąski. Jakby ktoś się pytał, to właśnie jedziemy do muzeum. Güell. For me. A taxi. Thank you. Przepiękne soki dostaliśmy w kieliszkach. Nie masz wrażenia, że to są takie w miarę się wydają ekskluzywne te miejsca, takie wyjdziesz, ładne restauracje, sen, chodzisz, nie? A to się wszystko jest takie jeden... No, jak w tym klimacie południowym hiszpańskim, tak mi się wydaje. Kelnerzy są z łapanki. Tak, ale zobaczcie, ile dostaliśmy serwetek dla dzieci. Pierwsze tapasy już są, ale Felek mocno w nie wkumorza. Teraz zobaczymy, że to jest jak. Zobacz, tu są takie kotleciki, a tu są takie ziemniaczki. Nie są kotleciki, to jest papryka. A fryteczki? To są fryteczki, tylko w innym kształcie. A to jest kotlecik chyba. Nie myślę, że to był papryka. Kotlecik. Kotlecik, papryka. Jeden tu sosem. Ostry. I co? Ostry, nie? My już wyszliśmy z targu, piłam kawę pyszną ze Starbucksa, bo akurat po prostu tak potrzebowaliśmy zrobić przystanek. A po drugie jedliśmy przepyszne lody na targu z taką posypką. Wstawię wam tutaj gdzieś zdjęcie, bo już zabrakło mi ręki, żeby nagrać, wiecie, jedziemy. Jesteśmy, lody były pyszne, ale wafelek był niespektakularnie dobry, bo wiecie, był w takiej różowej polewie z posypką, a ja jednak takie rzeczy, co? Posypką, a ja takie rzeczy jednak średnio lubię, no i mi nie smakowało, ale lód był wspaniały, przepyszny był. I Leon potwierdzi, Leon też jadł przepysznego loda. Teraz wracamy już do hotelu i w sumie nie wiemy co, pewnie teraz trochę odpoczniemy. Słuchajcie, nie udało nam się kupić kredek. To jest dla mnie hit, że nie ma w Hiszpanii kredek. Ludzie są zdziwieni, jak o nie pytamy. Za to bez problemu wszędzie jest mnóstwo ołówków. Także taka ciekawostka. Weźcie zapas kredek dla dzieci, jeżeli przyjeżdżacie tu z dziećmi. Albo temperówkę. No my w sumie kredki mamy, tylko nie mamy temperówki, a... Temperówki też kupić nie możemy. I wspaniale, awaria, byle co ma tu w metrze. Już cieszymy się, że wracamy, prawda? No tak, to jest... Jednak my lubimy. Tak, muszę powiedzieć, że dla mnie to w naszym kraju jest nowocześnie, czysto, przestronnie. Naprawdę... Klasa. Każdym razem przekonuję się, że... No ale za granicą nie jest tak super. Jak to kreują filmy, media... I Instagram. Instagram. Ale teraz przynajmniej mamy metro z windą.
Tutaj mieści się stacja metra, która jest najbliżej naszego hotelu. To L4. A Misiu, Fiku, Miku narobił wteczkę siku. Dzisiaj trochę wieje. Czyli teoria mojego męża, że tu nie ma wiatru, nie istnieje, bo jednak trochę wieje, ale jak widzicie, ten wiatr jest taki dosyć ciepły i przyjemny. Jak ja nie mam na sobie kurtki i płaszcza, to uwierzcie, że to jest naprawdę znak, że jest ciepło, bo ja jestem bardzo ciepłolubna i raczej nie pozwalam sobie na to, żeby zmarznąć. My już podążamy do hotelu, żeby trochę odpocząć. Felek cały czas śpi. Leon tak naprawdę nie miał dzisiaj drzemki. To znaczy, że zaraz będzie strasznie, jeżeli tej drzemki nie będzie miał. Miejmy nadzieję, że jednak się troszkę chłopak zdrzemnie. Generalnie wydaje mi się, że za chwilę będzie sprzątanie u nas w pokoju, także za długo w nim nie pobędziemy. Ogarniemy trochę dzieci. Co to była za mina? Ty przyjechałeś w hotelu siedzieć? Tak. Jutro wracamy do domu! Co? W sumie może... To ręczniki niech tylko pani nam wymieni. Dobra. Ale ja chcę iść, ja nie chcę siedzieć w pokoju. No. Jutro jedziemy do domu. Nie, ale dzisiaj nie ma samolotu. No. A. Nasz ostatni wieczorny spacer. Przyszliśmy na... W sumie nie wiem na co. No ale powiedzmy, że jest to chyba port albo jakiś port. Coś takiego. Tak? Jesteśmy tutaj na takim deptaku. I jeszcze jest trochę słońca, tak. I generalnie przyszliśmy z myślą o zachodzie słońca, przejść się troszkę, wiecie, powdychać świeżego, morskiego klimatu, bo jutro wracamy do domu i musicie wiedzieć, że bardzo nas ten powrót już cieszy. Myślę, że i trochę dzieciaki dają popalić i generalnie jak na taki city break, to 6 dni, nie 6, 7. 7, tydzień. Tydzień to jednak sporo. Czym innym jest takie, wiecie, plażowanie, no a czym innym typowe zwiedzanie. Na zwiedzanie z dziećmi tydzień to dosyć długo. Myślę, że na Barcelonę znaczy się większość, przynajmniej te najważniejsze atrakcje. 3 dni, 4. Zakładając, że nie czytamy o każdej cegiełce i o każdej jednej rzeźbie, no to takie 4-5 dni to jest max. To jest max, który by wystarczył. Na spokojnie z dziećmi. Potwierdzam. Że jakbyśmy byli w Rzeszowie, to 3 dni opykali. Tak, no i musicie wiedzieć, że my nie specjalnie to zorganizowaliśmy, tylko raczej tak na spontanie. A to, co dzisiaj robimy, co dzisiaj zobaczymy. Także mieliśmy jakąś główną listę, ale nie przyłożyliśmy się, żeby to porządnie rozplanować. Ja myślę, że jeżeli ktoś by do tego lepiej usiadł, to na pewno lepiej by mu to poszło i mógłby to bardziej w czasie sprężyć. Fajnie? Też. Czego szukasz? Chodź, kawałeczek. Dobra, szukaj. Myślę, że zaletą mieszkania w takim miejscu jest możliwość wyjścia na spacer właśnie z takim widokiem. Pytanie, czy po prostu już w którymś momencie ten widok się nie nudzi. Podczas naszego spaceru Rafał zatrzymał się na chwilę w... Ice Bar Barcelona. Kupuje drinka i miałby ochotę wejść do takiej komory. Szliśmy do Lidla, wyszliśmy do przypadkowego marketu. Śmieszne, bo u nas kończy się na alkoholach, a tu zaczyna. Wino w kartonie. Ja idę po kole. O nie! I tak będziemy musieli wejść jeszcze gdzieś. Ja chciałam kolę waniliową, to jest mój przysmak wyjazdowy. A nie ma. Przykładowe produkty dziecięce. Pieluszki, chusteczki i kosmetyki. O, są jakieś takie małe chrupki. Myślę, że wezmę je do samolotu. Informacja dla alergików, bez problemu kupcie dowolne mleko. Mówiąc szczerze, wybór jogurtów jest bardzo ubogi. I w dodatku są dosyć drogie. No i jak? Bardzo dobre, bo takie ala nasze naczosy. Zawinięte.
Ale dobre. Ale ostre? Nie. Myślę, że jest super hot. Smakowite. Z ciekawostek kupiłam 2 croissanty i 2 jogurty i zapłaciłam 2,6 eurocentów. Natomiast za jedną folę waniliową zapłaciłam 2,5 euro. Także myślę, że takie napoje tutaj są dosyć drogie.